tym odcinku chcę wam pokazać hospicjum jako miejsce mojej pracy. Próbujemy je zrobić bardzo nowocześnie, stąd też zobaczycie, że na przykład zdjęcia, które wiszą na ścianie autorstwa mojego przyjaciela Damiana Kramskiego, wybitnego fotografika, są niezwykle nowoczesne, chociażby zdjęcie z Nowego Jorku. No pokażemy wam po prostu hospicjum od środka. Witam pana, panie Mariuszu. Dzień dobry, księdze. Jak się pan miewa? Jest ok? Tak, księdze, nie było. No nie, ale już jestem, przez tydzień będę już teraz, cały czas. Dobrze. Oczywiście, że tak. Pan Mariusz jest w moim wieku i choruje na tą samą chorobę, co ja. Ja jestem młodszy, czy pan jest młodszy? Ja jestem młodszy. A. Dużo jest. A tu zobaczymy taki... Tu zobaczymy taki pokój, w którym nie ma pacjentów. Żebyście zobaczyli, że u nas jest najwyższa europejska klasa. Instalacja przywoławcza, tlen, próżnia, wejście do internetu. Bo coraz młodsi ludzie są w naszym hospicjum. I tutaj łazienka. Witam serdecznie, panie Leonie. Witam, księdze. Pan Leon jest u nas od kilku dni, czy też ponad tydzień? Nie, nie, kilka dni. Kilka dni. Długo pan choruje, panie Leonie? No, stwierdzono od miesiąca tą moją właściwą chorobę. A to był szok dla pana? W pewnym sensie tak, bo mogłem się spodziewać, powiedzmy, ataku serca, zawału czy tym podobnej historii, ale nigdy się nie spodziewałem, że mnie dotknie rak płuc. To szok na pewno był. Ale widzę, że nie załamał pan się zupełnie. Nie, oczywiście. Ja mam 73 lata, nie jestem młodzieńcem, ja już w życiu przeżyłem, przemyślałem różne ewentualne sytuacje, jakie mogą mnie spotkać w życiu i między innymi, jeżeli rozważałem taką chorobę, która mnie spotkała, to już pogodziłem się z tą myślą, że może mnie jak każdego innego człowieka dotknąć taka choroba, tak i nie może dotknąć, no i oswoiłem się z tą myślą. A jak pan usłyszał hospicjum, to pan się przeraził, że to już koniec? W pewnym sensie tak, bo hospicjum dotychczas to się raczej kojarzyło ze śmiercią. To znaczy, że człowiek jak się dostanie, znajdzie się w hospicjum, to już musi zostać tam do śmierci. Ale jak mnie przywieziono już z daleka widziałem te zabudowy hospicjum, aż nie chciałem dowierzyć, że to jest hospicjum, bo w mojej wyobraźni te hospicjum jakoś inaczej to widziałem. No a już po wejściu do hospicjum ci ludzie uśmiechnięci, bardzo życzliwi, tak daleko są życzliwi, ja momentalnie się czuję zażenowany i korzystać z tych uprzejmości. Przedstawiam Patryka, który... Witam serdecznie. Który pracuje w kuchni. Jest niezwykłym fachowcem, jeśli idzie o gotowanie i potrafi w to wkładać serce. Dbamy o to, żeby pacjenci mogli wybrać. Na pewnym etapie zauważyliśmy, że oni po prostu nie dojadali swoich porcji. A jeżeli pielęgniarka czy opiekunka przyjeżdża z taką paletą
paletą rzeczy, które... My to nazywamy szwedzki wózek. Szwedzki wózek, piękna nazwa. Na którym znajdują się różnego typu dania, produkty, z których składają się dania. Na przykład na śniadanie serwujemy dużo różnych pyszności. Zaczynając od parówek, kończąc na jajka, na pastach jajecznych. Po prostu pacjent, który czeka na to śniadanie, ma prawo wyboru po prostu, bo wiadomo, że u osób chorych te apetyty są różne. Po prostu jeżeli jeden pacjent ma ochotę na jajecznicę, to po prostu bez żadnego problemu, bez najmniejszych problemów, to po prostu tworzymy tą jajecznicę. Jeżeli ma być z boczkiem, jest z boczkiem, z cebulką, z cebulką. A proszę wyobrazić sobie, że jesteście młodzi i zestresowani i wieczorem trafiacie do hospicjum, na przykład przez noc udaje się opanować wymioty, albo przez noc udaje się opanować ból i wieczorem pielęgniarka pyta was, na co mielibyście ochotę na śniadanie? Czy kawę, czy herbatę, czy kakao, czy jajecznicę? I rano to wasze życzenie w taki cudowny sposób jest spełnione. Myślę, że to jest bardzo istotny element takiej opieki i pracy hospicyjnej. A znacie mnie, już nie jeden odcinek był z kuchni, albo przy jedzeniu, albo z restauracji, że jestem żarłokiem, stąd też kuchnia, dokąd tu będzie, dokąd tu ja będę i dokąd ta kuchnia tutaj będzie, będzie moim priorytetem. Wiadomo, że pana choroba jest poważna. I to jest walka i ona się może różnie skończyć. Można ją wygrać, no i niestety można ją przegrać. Czy jest pan przygotowany na to, że ta choroba może skończyć się przegraną? Proszę księdza, ja jestem przygotowany, że to ja już teraz wiem, że ja tą walkę będę miał przegraną. A gdyby trzeba było przed panem Bogiem stanąć, przed panem Jezusem, tak twarzą w twarz, to pan się będzie bał? Nie, chociaż przyznam się, tak, każdy człowiek ma tam coś, jak to się mówi, za skórą czy za uszami. No ale jeżeli potrafiłem się dopuścić tego czy czego innego czynu, no to muszę mieć na tyle odwagi, żeby stanąć przed Bogiem i wytłumaczyć się. Panie Leonie, to już moja w tym głowa, żeby pana tak przygotować, żeby, jeżeli to w ogóle możliwe, żeby szedł tam pan, no, spokojny, o ile nie z radością. Będziemy sobie o tym gadać, będziemy się spowiadać, będziemy się przygotowywać i myślę, a my ze swej strony, oczywiście nie będziemy cały czas o tym gadać i tylko jak gdyby miętościć temat odchodzenia, śmierci i tak dalej, ale my ze swej strony zrobimy jak najwięcej, żeby pan był z nami jak najdłużej i w jak najlepszym standardzie. Cieszę się bardzo. Bo takie jest nasze zadanie.